lalka jest jakaś lalka, wow, ja nie wiem co to jest w ogóle za laleczka i po co ją w ogóle tutaj potrzebujemy. Ale ona jest mega creepy, rzućmy ją sobie tutaj może. O, jakieś głowy tutaj nam zakłada. Koścista zakonnica. Nie daje nam spokoju. Juniorski, ty byś nam w końcu dał spokój, a nie zalewasz nam naszego polskiego YouTube'a twoimi obstranymi filmikami. No a teraz lecimy się zabawić z zakonnicą? No siemanko, szanowanko, z tej strony Tommy and welcome back to Zakonnica! Dokładnie moi drodzy, gierka zmieniła troszeczkę teraz nazwę, ponieważ nie nazywa się już Denon, czyli Zakonnica, tylko Evilnon, czyli Zła Zakonnica. Twórca gry napisał mi, że jest to spowodowane tym, że teraz wychodzi jakiś tam nowy film. Też się nazywa tak samo Denon, Zakonnica. Dlatego gierka zniknęła z Play Store i pisaliście mi, moi drodzy, pod komentarzami: Junior, gdzie jest ta gra? Nie umie do niej wejść. Junior, podaj mi tę grę! Otóż, moi drodzy, twórca już wstawił tą gierkę pod nową nazwą i macie link w opisie, także wbijajcie, ściągajcie i grajcie. Evilnon, czyli demoniczna zakonnica, doczeka się też bardzo wielkiego update'u. Jest więcej pokoi, jest troszeczkę bardziej tak, no tak trudno. I spróbujemy sobie to przejść. Zakonnica, czy pozwolisz nam? Tak, myślę, że zakonnica nam pozwoli. Dobrze, moi drodzy, patrzcie, co jeszcze w ogóle mam. Czekajcie, odsunę mikrofon, zobaczcie to, nie? Ja tak o brasztubie myślę cały czas, że aż sobie zrobiłem z nim koszulkę, nie? Brasztub! Brasztub! Moi drodzy, jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał zakonnicę, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag zakonnica. Lecimy z filmem, bebe! Dobra, ja wiem oczywiście, że do tej gierki są już jakieś cheaty, ale no cheatami się na razie zajmować nie będziemy, tylko będziemy sobie tutaj grali. Ustawimy sobie swoje imię, no niech będzie, że nazwiemy się tutaj Juniorski, ponieważ nie chcę się tam na tablicy jakoś dziwnie inaczej nazywać. Dlatego też ustawiam sobie Juniorski, okej. Na normalu jedziemy, myślę, że uda nam się przejść to na normalu teraz. Wydaje mi się, że no jest tego troszeczkę więcej i cieszę się właśnie, że jest taka wielka aktualizacja, ponieważ jest to dosyć spoko. Dobra, mamy teraz dzień pierwszy. Zobaczcie, że już się tutaj coś pozmieniało, już tutaj mamy jakiś klozet taki inny i w ogóle śpimy na podłodze, a nie śpimy na normalnym łóżku. Dobra, ja nie chcę stąd wychodzić, chociaż już tutaj drzwi otwarłem. Zrzućmy sobie może ten obraz tutaj, ponieważ zakonnica za chwileczkę tutaj przyjdzie. Ja sobie... No! Ona tu już idzie! Widzieliście to? Ten trap box, on spadł tak mi na głowę, już się tam dostać nie umie, dlatego jest to troszeczkę cięższy. Ja słyszę, że już ona tutaj, drzwi otwiera się do nas tutaj zbliża, zobaczcie, otwiera drzwi. W ogóle ona się chyba też troszeczkę zmieniła, ona ma teraz takie śmieszne okulary, w których widzi chyba lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ona chyba sobie teraz nie, ona teraz tutaj stoi i się modli, dlatego ja też nie chcę na razie stąd wychodzić. Ale dobra, musimy prędzej czy później Tak wygląda zakonnica, tak właśnie ją chciałem pokazać. Pokazać wam, że ona tak po prostu wygląda, nie? Dobra, mamy dzień drugi. No nie, znowu coś tutaj strąciłem! Przecież... to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Niech ona sobie teraz tutaj przyjdzie do tego pokoju, bo ja teraz tam zrobiłem taki szum, że to jest po prostu masakra. Czekajcie, gdzie ona jest? Ja nie wiem, gdzie ona jest. Zrzućmy sobie ten trap box tutaj. Wydaje mi się, że przyjdzie tu. Dobra, dobra, idzie tu, idzie tu! Ona chyba teraz tutaj wyjdzie, z tego co mi się wydaje. Lecimy stąd, lecimy stąd, lecimy, uciekamy stąd. Door is locked! Drzwi są zamknięte, no! Jakie tu są korytarze teraz, zobaczcie, co się teraz tutaj w ogóle dzieje, nie? Laundry? Do laundry dalej się wejść nie da. Tu jest w ogóle jakiś portret, poster. Metallic blind, co to jest? Dobra, biegnie tu, ona tu biegnie, ona tu... Zrzuciłem jeszcze tutaj obraz, no! Szybko tutaj otwieraj, ta zakonnica jest po prostu masakra, muszę wam powiedzieć. Ja teraz czym prędzej sobie tutaj przybiegnę i się gdzieś tutaj schowam. Może tutaj, miejmy nadzieję, że ona tutaj teraz nie przyjdzie, ponieważ ta zakonnica to jest taka osoba, która spowoduje lekki wstrząs mózgu u ciebie. Dobra, pójdziemy sobie może teraz... O!
Posunąłem teraz tutaj tymi lekko tymi pudełkami właśnie i ona się już tymi pudełkami zainteresowała. Zobaczcie, że my siedzimy sobie w tej szafeczce i tak tam, tak naprawdę to nam zasłoniła teraz widok. Ja teraz sobie nie wiem, czy my tutaj coś będziemy widzieć, czy też nie, ale robi się troszeczkę dziwnie. Wydaje mi się, że ona sobie gdzieś tam w tym pokoju cały czas biega, bo ja tutaj słyszę cały czas. I ona chyba zeszła teraz na dół, z tego co mi się przynajmniej tak wydaje, nie? Ale nie jestem pewien, my sobie może będziemy tutaj tak kucali. Ona się chyba jednak zablokowała. Chyba. Gdzieś tam jest, tutaj idzie. Ona chyba tutaj za chwileczkę przyjdzie, dlatego ja też tutaj szybko do kuchni przybiegnę i będziemy patrzeć sobie na te drzwi tam właśnie, czy ona tutaj wejdzie, ponieważ wydaje mi się, że tutaj gdzieś znajdziemy jakiś kabelek, który pozwoli nam otworzyć drzwi wyjściowe już tak pomalutku. Dobra, patrzcie, że tutaj na razie w tej kuchni niczego nie ma, ja się boję w ogóle stąd teraz wyjść, bo ona tutaj może przyjść. To jest właśnie to, że zakonnica jest dosyć szybką osobą. Ona nie jest taka granny, że sobie po prostu chodzi tak pomalutku i w ogóle, tylko ona jest po prostu masakra, muszę wam powiedzieć. Nie, dobra, idziemy sobie może teraz tutaj. Popatrzcie, jak ja otworzę tutaj ten schowek. No nie wiem, nie mam pojęcia, czy ona tam jest, czy też nie. Tutaj się mogę schować, dobra, możemy się tutaj schować ewentualnie. Jakby tutaj zakonnica przyszła, ale ja tak naprawdę nie wiem, gdzie ona jest, nie? Dobra, idziemy sobie teraz tutaj, tak pomalutku, sprawdzić, co tutaj się znajduje, ale tutaj na razie niczego nie ma, dobra. Kręg? Nie umiem tego wziąć. Dobra, mamy tutaj jakiś kręg, sobie wziąłem, ale ja się strasznie boję, że ona tutaj za chwileczkę przyjdzie, dlatego też ja może sobie tutaj ucieknę na chwilę. Oh no, ona to pewnie usłyszała, nie? Ona to na bank usłyszała i ona za chwileczkę tutaj przyjdzie, bo ona słyszy po prostu wszystko, nie? Och, Boże, zakonnica, ty jesteś po prostu taką dziwną osobą, że to jest po prostu maraz, nie? No ale dobra, wydaje mi się, że ona sobie chyba tam jednak chodzi na dole cały czas. I teraz tak, patrzcie, że tutaj niczego nie ma, tutaj, zobaczcie, tutaj się ewentualnie w tej takiej śmiesznej stołówce możemy ewentualnie ukryć, jakby ona tutaj weszła i tak dalej, ponieważ wydaje mi się, że ona nas za stołami, za krzesłami też nie widzi. Dobra, wejdźmy sobie może teraz tutaj. Ona się zablokowała chyba. Tak mi się wydaje. Nie, nie ma jej tutaj na razie nigdzie, ale sprawdźmy może sobie tutaj, co tutaj się jeszcze ciekawego znajduje. Znowu tam jakiś odgłos śmieszny był. O, no, odrzuciłem teraz tutaj też jeszcze obraz, więc wydaje mi się, że ona tutaj za chwileczkę przyjdzie. Ja tutaj sobie poczekam chwileczkę sprawdzić, czy ona tutaj przyjdzie. Jeżeli przyjdzie, to będzie źle, jeżeli nie przyjdzie, to w sumie też będzie źle, bo nie wiem, gdzie ona jest. Dobra, jolo, wychodzimy sobie tutaj, nie mam czasu siedzieć znowu przez 5 minut i zastanawiać się, czy ona tutaj przyjdzie, czy też nie. Ale wydaje mi się, że ona naprawdę się jakoś zablokowała. Bo ja cały czas słyszę w tym miejscu. Nie, teraz stanęła. Co to było? Ja tutaj naprawdę jakieś dziwne odgłosy oddaję cały czas, non-stop. Nie, ona się teraz modli, więc ona chyba będzie teraz tutaj na dole. Tak mi się wydaje. Dobra, idziemy teraz stąd, ponieważ mamy już tutaj coś wzięte. No nie mamy tego electric panel, tego kabla. Ona jest gdzieś tam, dobra, to ja sobie może tutaj pierw podwiedzam, zobaczyć, co tutaj się ciekawego znajduje. Ten switch tutaj jeszcze nie działa, ponieważ no nie działa ten przycisk tutaj, ponieważ nie mamy jeszcze tutaj kabla. Door. O, mamy small cable, więc ja sobie wezmę ten small cable, wejdziemy sobie może tutaj do swojego tutaj pomieszczenia i zrobimy tutaj lekki szum, żeby ona tutaj przyszła, ponieważ mamy już zdobyty kabel i tak naprawdę możemy sobie już tutaj drzwi otworzyć pomalutku. Dobra, tutaj w ogóle też są jakieś drzwi po lewej stronie z jakimś kodem, którego nie mam pojęcia jak znaleźć. I wydaje mi się, że to jest gierka chyba na 48 minut albo coś takiego, ponieważ to jest po prostu masakra. Jeżeli tego nie przejdziemy, to przejdziemy to oczywiście na cheatach. No jakbyś inaczej, juniorski nie grać na cheatach, to nie jest normalne. Wydaje mi się, że ona też teraz troszeczkę gorzej słyszy niż słyszała, ponieważ na przykład ten trapdoor żeśmy teraz użyli i tak naprawdę nic się nie stało. Zobaczcie, button. No ja tutaj nawet sam muszę wbić te liczby. Tutaj w ogóle to jest masakra, co tutaj się w ogóle dzieje, nie? Ona jest gdzieś bardzo blisko nas i ja się boję, że ona usłyszy każdy dźwięk, mimo że już zauważyłem, że ona jest taka troszeczkę głuchsza, jeżeli była, to i tak jest dosyć dziwnie. Chyba niczego nie ma z tego, co mi się wydaje. Czy ja mogę wejść pod łóżko? Nie, pod łóżko wejść nie możemy. Ja się ewentualnie mogę tutaj schować teraz do closet. I ona teraz tutaj przyszła! No! No! Dobra, idziemy jeszcze raz do tego pomieszczenia, mając nadzieję, że ona, nie wiem, czy teraz przyjdzie do naszego pokoju, czy też nie, ale musimy iść tutaj szybciutko, zobaczcie. Wchodzimy tutaj, zamykamy drzwi, otwieramy klozet, zamykamy klozet! To były ostatnie sekundy mojego tchnienia, naprawdę. W ogóle tu jest jakaś lalka, doll. Ja nie wiem, co to jest w ogóle za laleczka i po co ją w ogóle tutaj potrzebujemy. Ale ona jest mega creepy, rzućmy ją sobie tutaj może. O-o. No! Ja teraz znowu czym prędzej tutaj wychodzę, ja muszę w ogóle się szczaić, o co tutaj się... O co tutaj chodzi z tymi laleczkami i z tym wszystkim tutaj, ponieważ to jest nienormalne! O! Wychodź stąd.
Idziemy stąd! O, szybko po ten kabel! Kabel! Mamy kabel. Do klozetu sobie teraz tutaj wyjdziemy, bo ona już się uspokoiła i ona nas szuka, to jest nienormalne z tą zakonnicą, no. Dobra, weszła do tego pokoju, bo teraz tutaj tak dziwnie nam serce bije i musimy chwileczkę tutaj odczekać. Nie, no. Dobra, wychodzimy stąd. No zakonnico, no co ja ci takiego zrobiłem, no przecież to jest niemożliwe, no. Nie udało się jej tak powiedzieć, nie udało się. Ona jest w sumie szybka, ale zauważyłem, że nie jest aż tak szybka. Ale dobrze, że mamy przy sobie właśnie ten small cable, ponieważ może uda nam się uciec w ostatnim dniu, tak jak to było właśnie w the noon. Chowaj się tutaj, mam nadzieję, że nas nie zauważyła. Zauważyła nas, bo ona teraz tutaj stoi, za chwileczkę otworzy tą szafeczkę i nas zabije. Dobra, pobiegła sobie. Teraz tak. Stanęła gdzieś tutaj. Ja muszę sobie tutaj znaleźć może miejsce, jakiś taki spot, że ją zobaczymy, czy też nie. Dobra, ja jestem ciekawy, co to jest za locker code. Bierzemy ten locker code. A, to jest ten locker code, dobra. Czyli ja już wiem, co to jest. To jest ten kod do tego, do tej szafeczki takiej, która już tam, gdzieś tam jest obok jakiejś tam sali. Ja myślałem, że to jest kod do tych drzwi tutaj i dlatego to wziąłem i się na tym skupiłem, ponieważ chciałem tam wejść czym prędzej. Dobra, ona teraz tutaj stoi znowu obok nas. Nie chcę się za bardzo tutaj pojawiać przed oczami, ale muszę wam powiedzieć, że gierka jest cięższa, niżeli była. Dobra, poszła sobie tam, więc ja teraz czym prędzej idę założyć sobie ten kabel tutaj, mając nadzieję, że... O, no, chyba zrzuciłem obraz, nie, jednak jednak obrazu nie zrzuciłem. Zamykamy tutaj drzwi. Okej, electric panel. Okej, dobra. We have restored the electric current that was missing, okej? I teraz ona chyba tutaj przyjdzie. Posunę... Oh no! Ja te pudełka posuwam! I ona teraz tu przyjdzie! No! Przecież ona nawet słyszy te pudełeczka tutaj. To nie jest normalne. Dobra, co teraz się stanie? Ej, ona nas tutaj... Ona nas rzuca teraz tutaj do laundry! O, jakąś głowę tutaj nam zakłada. Czyliż nas składa w ofierze. Dobra, rzuciła nas tutaj do tej pralni, zamknie drzwi, złożyła nas w ofierze. Czy ktoś teraz tutaj przyjdzie? Nie. Jest po prostu game over. Moi drodzy, spróbujemy sobie też raz zagrać na easy, bo easy to jest po prostu to, co tygryski lubią najbardziej, nie? Ustawiamy sobie easy, okej, continue. Miejmy nadzieję, że ona sobie będzie po prostu chodziła tak teraz, nie? Tak. Jak babcia! Nie jak zakonnica, tylko jak babcia! Wychodzimy sobie tutaj ładnie, pięknie. Mamy tam laleczkę. Ale nie wiem, po co ta laleczka nam jest tutaj w sumie potrzebna. My ją gdzieś będziemy potrzebowali. Możliwe, że będziemy ją potrzebowali gdzieś wrzucić do jakiegoś, czy też przy tym szkielecie położyć, żeby ona znowu tam podeszła i wiecie jak. I znowu się zaczęła modlić do swojego demona. Dobra, ona chyba teraz tutaj stoi. Jasno, uciekam. Jasno. Wow! Wow! Nie wiem, gdzie on... Tutaj stoi, zauważyła nas, ale tak jakby tutaj nie chce przybiegnąć. Czy ja się tutaj mogę schować? Mogę się tutaj schować, mając nadzieję, że ona tutaj nie przyjdzie, ale widzieliście to? Ona stała, myśmy przebiegli obok niej. Tutaj się robi aż ciepło, mam 25 stopni w pokoju, nie? Door, okej, wchodzimy teraz tutaj. Drawer, otwieraj tutaj szybko, dobra, tutaj niczego nie ma. Dobra, idziemy teraz tutaj, może zobaczyć, co tutaj się znajduje. Ona chyba chodzi na dole, więc ja sobie tutaj czym prędzej pobiegnę może znowu tutaj na dół. Sprawdzić, co tutaj na dole się znajduje, bo na dole znajdują się bardzo cenne przedmioty. Zobaczcie, możemy też w sumie tutaj sobie pobiegnąć. Zobaczyć, co tutaj się znajduje w tych klasach. Oh no! Tu jest zablokowane, ale możemy się tutaj ukryć, dobra. Ale ja myślałem, że tutaj będzie właśnie ten taki długi korytarz, na który sobie pobiegniemy na drugą stronę, żeby ona nas tak jakby, wiecie, jak nie zauważyła. Muszę w sumie tutaj sobie chyba wszystko pootwierać, żeby sprawdzić, tutaj coś się ciekawego znajduje. Zakonnica, ty mnie tak denerwujesz, nie? Czyżby oni w ogóle te klasy teraz tutaj pousuwali? Bo wydaje mi się, że nie, ale no... Nie wiem, gdzie ona teraz jest naprawdę, no. Dobra, ona chyba chodzi po tam... tej drugiej stronie sobie. Little locker. Dobra, ja wiem, że tam możemy wejść sobie do tej klasy, ale ja wiem, że ona teraz tamtędy sobie chodzi. Dobra, wejdźmy, sprawdźmy, może co tutaj się znajduje. Drawer, tutaj też niczego nie ma. Dobra, mamy locker code. Gdzieś w ogóle sobie tam teraz chodzi. Door, tutaj mamy small cable. Dobra, ona jest u góry, więc ja teraz sobie tutaj przyjdę czym prędzej. Sprawdzić, co tutaj się znajduje. Polecimy sobie do tego lockera, który mam nadzieję, że cały czas się tutaj w tym samym miejscu znajduje. Dobra, little locker, okej, you have used locker key. Scissors, no dobra, mamy teraz tutaj scissors, ale nie wiem w sumie, czy po coś to tutaj
potrzebujemy. No w sumie potrzebujemy, żeby zrzucić tego anioła tam z góry. Zobaczcie, Metallic Blind to jeszcze jest pozamykane, ale mamy nożyczki, nie? To jest dla mnie w sumie teraz najważniejsze. Jakiś heavy book w ogóle, tutaj też coś jest. Co to jest tutaj? Jakaś ręka. Ręka z niebieską książką chyba, najprawdopodobniej. O! Wow! Locker, zamykaj! Kucnij sobie teraz tutaj. Czy ona wie, że my tutaj jesteśmy? Czy nas teraz szuka? Dobra, przyszła tutaj, ale sobie poszła. Wydaje mi się, że tam coś musimy zrobić z tą niebieską książką. Moi drodzy, ja już nagrywam 25 minut, a ja jeszcze tutaj niczego w sumie nie odkryłem. I to jest w sumie głupie. Zobaczcie, tutaj jakieś książki się w ogóle teraz pojawiły. Tylko ja w sumie nie wiem, co z tą książką mamy teraz tutaj zrobić, bo tu jest w ogóle jakaś ręka i to chyba oznacza, że ona trzymała niebieską książkę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale dobra, idziemy teraz sobie tutaj na spokojnie. Tutaj sobie kucniemy. Sprawdzić, czy tutaj coś jest. Nie, tutaj niczego nie ma. Dropniemy to sobie tutaj. No! Szybko, chowaj się, dobra, udało nam się schować. Tylko moi drodzy, ja słyszę, że w tym laundry, czyli w tej pralni słychać teraz odgłosy dzieci. Tak jakby ktoś tam był. Czy my musimy teraz te dzieci uratować? Tak najprawdopodobniej też może być. Bierz ten kabel, dobra, mamy small cable. I ja teraz tym prędzej idę sobie załączyć teraz tą electricity, żebyśmy mieli prąd. Otwieramy sobie tutaj parę drzwi, dobra. Teraz tak, patrzymy, czy ona teraz tutaj przychodzi, bo tutaj jeszcze jest zamknięte. Ale otworzyła nam się sala gimnastyczna i drzwi wyjściowe. Dobra, mamy switcha i teraz wszystko się otwiera, nie? Ja teraz muszę sprawdzić dokładnie, gdzie jest nasza babcio zakonnica. Ale wydaje mi się, że ona jest gdzieś tutaj, więc ja sobie tutaj czym prędzej teraz wejdę. Dobra, tu mamy tego anioła, a tutaj mamy changing rooms. Chodzimy sobie teraz tutaj, sprawdzamy teraz tutaj wszystko. Tu jest w ogóle jakaś książka, The Definite Bible, czyli mamy tam jakąś Biblię. Ja nie wiem, czy ona teraz tutaj przyjdzie, czy też nie, ale może być troszeczkę creepy. Jak ona tu wejdzie, to ona w ogóle słyszy, że my chyba te drzwi otwieramy teraz tutaj. Dobra, otwieramy, co tu jest, tutaj niczego nie ma. Tutaj też niczego nie ma, tutaj też niczego nie ma. I tutaj też niczego nie ma, dobra moi drodzy, lecimy sobie teraz do góry. Mając nadzieję, że tam znajdziemy coś ciekawego. Wow! Zamykaj te drzwi. Wszystkie drzwi są teraz pootwierane z łazienki. Jedne są zamknięte. Czy ona się zczai, że my tutaj siedzimy? Oto jest pytanie teraz. Widzę jej stopy. Ale nie wchodzi teraz tutaj. Nie wchodzi. Dobra, idzie sobie, więc darowała nam teraz życie. I to jest w sumie okej z jej strony. Dobra, wychodzimy stąd. Ona na easy jest w sumie prosta. Nie jest prosta. Idziemy teraz czym prędzej do góry. I to w sumie będziemy potrzebowali, żebyśmy zajrzeli tutaj przez okno i odcięli tego anioła, czy co to tam jest. Dobra, patrzymy sobie teraz tutaj. Odcinamy teraz to, okej, dobra. Dropniemy sobie teraz te nożyczki nasze tutaj. I możemy iść w sumie teraz tutaj, zobaczyć, co tutaj się znajduje. It's blocked, okej, dobra, też jest blocked. Tutaj niczego nie ma, wejdźmy sobie tutaj. Dobra, tutaj mamy ten white blanket, więc możemy go w sumie sobie tutaj już położyć, dobra. Object placed one of three. Tylko że ja jeszcze nie mam tutaj tej głowy tego kozła, czy coś takiego. Tego otworzyć chyba tutaj nie możemy, dokładnie. Tego tutaj otworzyć nie możemy. Tu jest locker, który już otwarła, bo najprawdopodobniej widziała, że my tutaj się znajdujemy. I musimy iść teraz, moi drodzy. O, ona tutaj stoi. Wow! Schowałem się, ciekawe, czy nas teraz zauważy. I że będzie wiedziała, że my tutaj jesteśmy. Czy po prostu tutaj... Tak, wie, że tutaj jesteśmy. Najgorzej, bo ona tam idzie, a my musimy zdobyć teraz te skrzydła. O, skrzydła, dawaj mi skrzydła. Dobra, mamy teraz te skrzydła. Tylko gdzieś tutaj powinien być jeszcze crossbow albo coś takiego. Znaczy crowbar, ja cały czas na to mówię crossbow. Pobiegniemy sobie teraz może do góry. Uprzednio sprawdzając, czy tutaj też się znajduje i tutaj niczego nie ma. Pobiegniemy sobie teraz do góry tutaj, założyć te skrzydła. Tylko najgorsze jest to, że my dalej nie mamy głowy i dalej nie mamy kluczy, mamy jakieś lalki i tak dalej. Ale żeby coś takiego, wiecie, jak więcej znaleźć, więcej zrobić, to niestety, ale nie mamy tego. Ja sobie teraz pójdę tutaj, poszukać tam jeszcze się znajduje ciekawego na dole. No bo zobaczcie, że no byliśmy tutaj, ale tam niczego nie ma, więc pójdziemy sobie, no może na dół tutaj coś pooglądać. Gdzieś ta głowa musi być. Olej? Po co mi ten olej? Oh no! Ja tutaj nie wiem, po co są w ogóle te rzeczy tutaj wszędzie potrzebne, ale po coś one tutaj będą potrzebne, więc... Dobra, zamykamy tutaj, może tutaj też przy tych książkach będzie. No nie, no olej? Ale po co ten olej, no? No nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ale w każdym razie tego crowbar tutaj niestety znaleźć nie potrafimy. On gdzieś leży tam na sali gimnastycznej albo coś takiego, ale teraz się go znaleźć no niestety nie da. Tu jest w ogóle Biblia, the definite coś tam Bible, tutaj wood plank, a tutaj jest otwarte? Tu jest zamknięte kluczem, dokładnie. Tutaj na umywalce też się coś świeci. Co tu jest? Kręg! Nie wiem, po co to tutaj wszystko w ogóle jest potrzebne, nie?
Wow, wow. Zamykaj. Ona otwiera nam teraz te drzwi tam. No, no skąd ona wiedziała, że my tutaj jesteśmy, no? No skąd ona wiedziała, że my tutaj jesteśmy, no? Pobiegnę sobie teraz tutaj. O nie, ona jest chyba tam w tych salach. I tutaj, gdzie te drzwi zostały przez nią otwarte, przez nią głupią, będzie głowa. Dokładnie, zobaczcie, tutaj mamy głowę. Czy coś tutaj jeszcze jest? Tutaj niczego nie ma. Więc ja tutaj może się skryję troszeczkę, żeby ona nas tutaj za chwileczkę nie złapała. Musimy to sobie też koniecznie zagrać na cheatach, bo ja chcę to przejść, ale ani na medium, ani na easy. Tego się nie da przejść. Ale mamy teraz tę głowę. Ona za chwileczkę przybiegnie się pomodlić i będziemy mieli w sumie najważniejszy kluczyk. Ale no co ten kluczyk nam teraz da, gdy... Chociaż... Nie no, bo to będzie do sejfki. Zobaczcie, zakładamy teraz tę głowę tutaj. Okej. I ona przyjdzie się teraz modlić. I my możemy wziąć teraz od niej ten kluczyk. Tylko, że... Jak ja wezmę ten kluczyk i to jest sejfki, to my nic tutaj nie zdziałamy. Nic. Kompletnie nic. Dobra? Dobra? I teraz się gdzieś ukryjemy. I teraz miejmy nadzieję, że ona się tak... Okej, dobra. Ona się teraz modli. Zobaczcie. Bierzemy od niej ten kluczyk, który właśnie jest tutaj. I to jest sejfki. No bierz ten sejfki, no! Now it's not the best time. Jak to? Jaki on jest głupi? Dlaczego? Bo co? Bo jeszcze tutaj niczego nie odkryliśmy? No. No. No ta laleczka, no po co mi jest ta lalunia, no? Weźmy tą lalkę teraz tutaj. Doll. Czy my ją tutaj musimy spalić albo coś takiego? Dropnij to. Nie, nie. To też nie działa. Tutaj też nie. Bring your children, tutaj w ogóle też jest ta ręka. Do not ask, are your children up to standard in their hidden way? Coś tam. Jest ta ręka tutaj. Dobra, poster. Ej! Ej, bo ja mam tą lalkę! Ja mam tą lalkę i ona tak jakby mnie nie chciała zauważyć. Obiegnijmy sobie tutaj, żeby ona się znowu teraz tutaj pomodliła. Mam nadzieję, że to zadziała znowu. Bo jak nie, to może być lipa troszeczkę. Ona się już drugi raz pomodlić nie chce, więc to jest teraz lipa, bo jak ona się już raz pomodliła, to my jak będziemy potrzebowali zdobyć ten klucz, to już go nie zdobędziemy. To jest bez sensu. I teraz tak, tutaj też jest ten metallic blind. I to tutaj, metallic blind button, the mechanism is rusted. Okej, dobra! Okej, dobra, czyli ja teraz potrzebuję ten olej! Gdzie ja teraz mam ten olej? Ja go gdzieś teraz zgubiłem. On jest chyba tutaj jednak, w tej ubikacji tutaj. Dokładnie, tu jest ten olej. Ona teraz tutaj przychodzi, no! Ja tego nie rozumiem! Ja tego po prostu nie rozumiem. Moi drodzy, olej trzeba użyć teraz na tych metallic blinds, żebyśmy może na dół zjechali, albo żebyśmy zaczęli te dzieci ratować. Ja nie mam zielonego pojęcia, co tutaj się w ogóle dzieje. Ja tylko wiem, że ja teraz muszę czym prędzej zdobyć sobie ten olej, żebyśmy to sobie właśnie tutaj odblokowali i dowiedzieli się, co tam się takiego znajduje, bo w tym odcinku nie uda nam się przejść tej zakonnicy, bo i tak już nagrywam bagatela 40 minut, ale okej, dobra, biegniemy sobie teraz tutaj. Dobra, używamy teraz tego tutaj. The mechanism is rusted, it could be fixed in some way. No dobra, no jak? Metallic blind. No przecież ja tutaj mam ten olej teraz, no! Mam olej, a on nie działa. Poster? No to się zamyka. No ale... Nie działa, zobaczcie, że nie działa. Mamy teraz olej, jakoś go możemy naprawić, ale my mając teraz ten olej tutaj, to nie działa. Dropnij to tutaj. Bottle of oil. Nie. Nie, to jest bez sensu, bo ta gra jest zbugowana. Ta gra jest strasznie zbugowana i ja tak naprawdę teraz w sumie nie wiem, co teraz tutaj mamy zrobić. Bo my musimy znaleźć też w sumie jakiś padlock key, żeby właśnie się dostać do tego pomieszczenia tutaj. Bo on jest zablokowany i tam jest safe key. I tam będzie kluczyk wyjściowy. Ale moi drodzy, no ten kluczyk teraz tutaj nie działa. Ten olej w sumie. I ja nie wiem. Ja nie wiem, ta gra jest chyba troszeczkę zbugowana. Tak jak już powiedziałem, mamy olej, używamy go na zardzewiałym przycisku i to nie działa. Mamy prąd, mamy olej, nic nie działa, coś jest tutaj zbugowane, coś tutaj jest nie tak. Ja już pomalutku kończę, moi drodzy, bo to jest 45 minut i to już mnie po prostu przerasta. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Evil Nun podobał. Jeżeli nie, zapraszam was do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Dobrze, bo dzięki, cześć. We'll be right back.